Udało się jakieś posążki nosa, umiejętności, esencja nieśmiertelności, jakieś pierdoły. Dla mnie ważniejsze by były łzy tego Inosa, czy jak mu tam było. Jest łzy Inosa, właśnie. Właśnie to chciałem. Rozbudzony gniew Inosa. Super. Jestem teraz super silny. Mogę teraz zabić każdego. A to co? Dobra, to nic nie jest. Wygląda tak. Aha, to pewnie jest wejście na górę. Zgadłem, tu jest wejście na górę. Słyszę cię. Ej, co jest? Czuję twój zapach. Okej, zginąłeś, ale złote kielichy są ważne. Słyszę cię. Ten jest mój. No. Zginął. Siema, chłopaki. Świetnie. Wierzę, że dacie Bariera sobie radę. zniknęła. Tylko wokół świątyni. Jak mamy zdobyć amulet śniącego? To faktycznie pewien problem. Wielcy mistrzowie mają odmienne zdania, ale chyba każdy z nich wymyślił jakiś sposób. Ach, lepiej sam z nimi porozmawiaj. Witaj, przyjacielu. No okej, dobra. Możesz usunąć barierę? Tak, kilka dni temu znalazłem to we fragmencie muru. Co to? Ruda meteoryczna. Taka mała grudka zawiera tyle samo many, co wielki stos magicznej rudy. Poszperałem trochę. Wygląda na to, że gdy miało miejsce to potężne trzęsienie, wybuchła gwiazda, a jej części pospadały na miasto. Jeszcze kilka takich grudek i... Ile grudek potrzebujesz? Tyle, ile znajdziesz. Miliard. Według moich obliczeń w mieście powinno się znajdować jeszcze co najmniej 7. Wiesz może, gdzie dokładnie je znajdę? Wiem. Według świadków jedna grudka upadła w fortecy. Kolejna w dzielnicy Biedoty. Tam, gdzie uaktywniłeś obeliski dla Ningala. Dwie następne leżą gdzieś w dzielnicy portowej. A niedaleko stąd, w dzielnicy świątynnej, spadły podobno aż 3 grudki. Ojoj, 3 grudki. Jednej rzeczy nie rozumiem. Nie powinieneś być po stronie kultystów? Znowu to pytanie. Nie. Stoję po własnej stronie i po stronie mojego pana. Kultyści nie wszystko Bardzo rozumieją. Mądre podejście. Nie rozumieją? Mają zbyt proste wyobrażenie Beliara. Mój mistrz to dużo więcej niż tylko masowe zniszczenie. Ci heretycy muszą zginąć. Daranis powiedział, że wiesz, jak zdobyć amulet śniącego. Zamieniam się w słuch. Możemy wysadzić barierę. Czym? Gdy zabijałeś tych heretyków, zaatakowała mnie niebieskoskóra harpia. Super. Unbale. Śmierć Drurhanga musiała zaniepokoić Ziszę. Unbale? Ciekawe.
Tak czy inaczej, przepełniała ją moc mojego pana, lecz ja okazałem się silniejszy. Wyssałem z niej energię i wróciły mi siły. A jaki to ma związek z barierą? Tę barierę stworzyły owieczki Inosa. Jeśli zalejemy ją mroczną energią Beliara, powinna pęknąć. Fajnie. Co chcesz zrobić? Poświęcić Anbeil na barierze? Ich serca powinny wystarczyć. W tej cudownej chwili śmierci połączenie. Dziękuję. Tyle mi wystarczy. Dokładnie. Ile serc? Ile serc potrzebujesz? Miliard. Wyczuwam w mieście jeszcze 5 Anbeil. W porcie, w dzielnicy bogaczy, w pobliżu areny, w dzielnicy biedoty i dzielnicy świątynnej. To powinno wystarczyć. Super. To teraz ty mi powiedz, co tam chcesz zrobić. Jak mamy zdobyć amulet śniącego? Wielcy magowie w świątyni dobrze się spisali. Do usunięcia tej bariery potrzeba będzie ogromnych ilości many. Musielibyśmy zasypać barierę magiczną rudą. Ale mogą minąć tygodnie, nawet miesiące, zanim przyślą jej z Korinis wystarczająco dużo... A niech to! Mam jednak inny pomysł. Dokładnie. W katakumbach znalazłem ukrytą runę many. Kierując się przeczuciem, zabrałem ją z miejsca, w którym leżała, a bariera osłabła. Czyli trzeba usunąć pozostałe runy, żeby bariera całkiem zniknęła? Zgadza się. Każda usunięta runa odsłania kolejną. Możemy zlikwidować barierę kawałek po kawałku. Gdzie są pozostałe runy? Podejrzewam, że ukryto je w mieście. Mimo to udało mi się odnaleźć ślady sensoryczne magów, którzy te runy stworzyli. Super! Jeśli połączymy nasze umysły, będę cię mógł prowadzić Dokładnie. Od jednej runy do kolejnej. Dokładnie. Ile może być tych? Ile może być tych run? Powiedz, ich moc powinna rosnąć w postępie geometrycznym. Podejrzewam więc, że będą jeszcze maksymalnie 3. Gdzie jest kolejna? Gdy zabrałem pierwszą runę, ogarnęły mnie następujące odczucia. Wiatr w moich włosach. Portowa. Zapach soli. Nie mogę złapać tchu. Kręci mi się w głowie. Za mną potworny żar. Ojoj. Czyli to czuł mag, gdy tworzył drugą runę. Dokładnie tak. Może na podstawie tego uda ci się znaleźć właściwe miejsce. No może, ale porażka. Dobra. Jak widzicie, mamy serce dla Ningala, serce dla Ningala, serce dla Ningala, serce dla Ningala. Ej, może ja nie chcę serce dla Ningala, co? Dobra. Jako, że jest taki wybór przede mną, a już trochę gram, zaraz zapiszę jak długo. 13.04 14.25. Jak widzicie, gram już troszkę długo. Dobrze myślę. Chyba nawet troszkę więcej. No, nieważne, ale coś ponad godzinkę. Ja nie chciałem aż tyle nad tym spędzać. Ale tak czy tak. Nie, co ja miałem powiedzieć? Ojejku, zapomniałem. O, wiem, właśnie. Już sobie przypomniałem. Na chwilę obecną kończę. Wychodzę. Właśnie zapisałem tą grę. Tak, zapisałem. Cofnij. Wiem, że mógłbym teraz tą grę skończyć, ale mam pewien głupi pomysł, który mi się udziela po oglądaniu J-Wow, panny Hanny Minx. Wrzućcie komentarze z wymyślną. W komentarzach sobie napiszcie, którą chcecie, żebym drogą przeszedł. Znaczy, którą drogą chcecie, żebym przeszedł. No, jakoś tak to się po polsku mówi, no cokolwiek. Wtedy ja przejdę daną drogą i zobaczymy, jak to wyjdzie. A oczywiście, jeśli nikt nic nie napisze, no to wtedy przejdę obojętnie, którą drogą, która mi najbardziej pasuje. Także dzięki za oglądanie. Na chwilę obecną to tyle i do, że tak powiem, następnej części, która na 99% będzie ostatnią. A ja czekam na wasze komentarze. No to na razie, dzięki, pa, pa.